Koronawirus rozprzestrzenia się w niesamowitym tempie. Tysiące osób zmarło i setki tysięcy znajduje się w szpitalach na całym świecie. W tym wideo przyjrzymy się najważniejszym zagadnieniom dotyczącym COVID-19, które w znaczący sposób uświadomią Ci, co warto wiedzieć o koronawirusie i jak będą wyglądać przyszłe tygodnie w aspekcie społecznym i gospodarczym. Rozprawimy się również z kilkoma mitami, które w ostatnich tygodniach zalewają internet. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze w grudniu 2019 roku, kiedy epidemia koronawirusa wybuchła w Chinach, nikt w najgorszych snach nie przypuszczał, że epidemia przybierze tego typu rozmiary. Codziennie media donoszą o nowych przypadkach zarażenia i śmierci z powodu COVID-19. Na przestrzeni ostatnich dni w naszym kraju zaszły niewyobrażalne zmiany. Zamknięto szkoły, jak również większość sklepów w galeriach handlowych. Kina, teatry czy restauracje są nieczynne, a ulice polskich miast świecą pustkami. Miliony pracowników zostały wysłanych na przymusowe urlopy, a wszystkie zgromadzenia publiczne zostały ograniczone do góra 50 osób. Gospodarka niesamowicie wyhamowała, co przełożyło się na spadki na giełdach w całym świecie i nadejście Bessy. Miliony inwestorów straciły kapitał, a wszystkie znaki wskazują na to, że dalsze spadki to jedynie kwestia czasu. Z każdej więc strony płyną do nas negatywne informacje. Koronawirus zmienił oblicze świata na dobre i wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że sytuacja może się pogorszyć. W tym materiale chciałbym zebrać sporo informacji, które pomogą Ci chłodnym okiem spojrzeć na całą sytuację. Na sam początek zacznijmy od tego, dlaczego koronawirus tak szybko się rozprzestrzenia. Z dotychczasowych badań wywnioskowano, że jest bardzo łatwo przenoszony i o ile w przypadku standardowej grypy chory na nią zaraża jedną osobę, to w przypadku COVID-19 jest to już dwie i pół osoby. Innymi słowy, koronawirus jest 2,5 raza bardziej zaraźliwy od standardowej grypy. To potwierdzają przypadki osób, które zaraziły się od pacjenta zero w Polsce, podróżując wspólnie z nim w jednym autokarze. Wirus ten jest więc niesamowicie łatwo złapać. Kolejnym niesamowicie ważnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest możliwa łączna ilość zachorowań, jakie mogą wystąpić na świecie. W tak zwanym sezonie grypowym na klasyczną grypę choruje około 10% ogółu społeczeństwa. Skoro więc wiemy, że koronawirus jest bardziej zaraźliwy od grypy o 2,5 raza, procent społeczeństwa, jaki może zachorować, waha się od 20 do nawet 25%. W tym miejscu należy jednak wskazać fakt, że grypa jest z gatunkiem ludzkim już od setek lat. W związku z tym człowiek uodpornił się na nią, przechodząc przez nią i budując tym samym swoją odporność. W przypadku COVID-19 mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym. W związku z tym nasz organizm nie ma wypracowanych mechanizmów obronnych i nabytej tym samym odporności z ubiegłych lat. W związku z tym zachorowalność w pierwszym sezonie panowania wirusa może być naprawdę spora. Oczywiście rządzący państwami zdają sobie z tego doskonale sprawę, w związku z tym starają się jak tylko mogą najlepiej odizolować osoby zarażone po to, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. W działaniach rządu nie chodzi więc o wygaszenie epidemii, ale o jej spowolnienie. Najgorszym możliwym scenariuszem, jaki mógłby wystąpić, jest zarażenie się wirusem ogromnej ilości osób w bardzo krótkim czasie. W takim przypadku instytucje państwowe nie dałyby rady zająć się wszystkimi zarażonymi, a tym samym liczba zgonów drastycznie by wzrosła. A no właśnie, liczba zgonów. Warto przyjrzeć się również i temu zagadnieniu. Opierając się na dotychczasowych danych, możemy stwierdzić, że śmiertelność w przedziale wiekowym od 0 do 49 lat wynosi mniej jak 0,5%. W związku z tym warto uświadomić sobie, że nawet kiedy zachorujemy, ryzyko utraty życia jest minimalne. Tyczy się to jednak przedziału wiekowego do 50 lat. Jeżeli jednak mamy więcej jak 50 lat, wraz ze wzrostem wieku ryzyko to rośnie, najpierw do 1,3% w przedziale wiekowym od 50 do 59 lat, następnie 3,6% w wieku od 60 do 69 lat, by drastycznie wzrosnąć do najpierw 8, a następnie prawie 15% w ostatnich dwóch przedziałach wiekowych. Wniosek płynący z tego jest jeden. Najbardziej narażone są osoby starsze i w podeszłym wieku. Bierze się to oczywiście z faktu, że odporność na zachorowania spada wraz z wiekiem, jak również bardzo ważnym czynnikiem są inne choroby towarzyszące osobom starszym i to one mają znaczący wpływ na śmiertelność. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć jeden szalenie istotny fakt.
Śmiertelność koronawirusa jest ustalana na podstawie jedynie przypadków stwierdzonych. W rzeczywistości jednak zachorowań jest znacznie, znacznie więcej i część osób po prostu nie jest zdiagnozowana i przechodzi chorobę bezobjawowo lub bardzo lekko. W związku z tym faktem prawdziwa śmiertelność koronawirusa jest znacznie niższa. Jaka? Tego nie możemy stwierdzić. Teraz czas na obalenie pewnych mitów związanych z koronawirusem, które wraz z rozwojem epidemii krążą po sieci, wywołując jedynie zamęt. Niektórzy twierdzą, że koronawirus zniknie, kiedy przyjdą upały. W związku z tym musimy jedynie przetrwać do lata. Nie jest to prawdą. Zobaczcie, jaka jest temperatura waszego ciała? 36,6 stopni Celsjusza. A pomimo to wirus w nas żyje. W związku z tym nie ma możliwości, aby znikł on, kiedy nadejdą cieplejsze dni. Oczywiście, na powierzchni wirus będzie żył krócej. Stwierdzono, że koronawirus w 4 stopniach Celsjusza żyje miesiąc, a w 20 jedynie 2 dni. Z całą pewnością przy wyższych temperaturach wirus na świeżym powietrzu będzie żył znacznie krócej, więc ta zakaźność będzie mniejsza, ale w 80% przypadków zarażamy się drogą kropelkową, w związku z tym nie ma znaczenia, ile stopni jest na termometrze. Kolejnym mitem, na który warto zwrócić uwagę, jest stosowanie alkoholu jako środka chroniącego przed COVID-19. Wiele osób twierdzi, że spożywając alkohol uchroni się przed zgubnym działaniem koronawirusa. Jest to oczywiście kompletna bzdura. Owszem, alkohol o mocy ponad 60% nadaje się do dezynfekcji, ale jedynie tej zewnętrznej. Spożywając nadmierne ilości alkoholu działamy wręcz przeciwko naszej ochronie. Po suto zakrapianej imprezie odporność naszego organizmu znacznie spada i o wiele łatwiej złapać nam jakąkolwiek infekcję, w tym koronawirusa. W związku z tym przestańcie wierzyć w tego typu bajki. Kolejnym mitem, który warto obalić, jest to, że wiele osób czeka na szczepionkę, która lada dzień zostanie dostarczona do znakomitej ilości ludzi. Oczywiście nie ma na to najmniejszych szans. Fakt, na całym świecie wiele zespołów naukowców pracuje w tej chwili nad skuteczną szczepionką przeciw koronawirusowi, ale najszybciej dotrze ona do nas dopiero w przyszłym roku. Kolejnym mitem jest to, że wirus zniknie samoistnie. Wystarczy wyizolować wszystkich zakażonych. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że koronawirus zostanie z nami na kolejne lata. Patrząc przez pryzmat grypy, nie ma innej opcji. Lata mijają, a ona nadal z nami jest, a koronawirus jest przecież o 2,5 raza bardziej zaraźliwy. Oczywiście, najgorszy jest właśnie ten okres, kiedy pierwszy raz stykamy się z tego typu chorobą i nasze organizmy muszą wypracować właściwą odporność. W kolejnych latach koronawirus będzie znacznie łatwiejszy do opanowania, podobnie zresztą jak grypa. Na chwilę obecną musimy jednak zachować zdrowy rozsądek. Grunt to nie wpadać w panikę. Pamiętajmy o częstym myciu rąk, a przede wszystkim odpowiedniej diecie. Jeżeli chcecie schudnąć, to polecam Wam poczekanie z tym tematem. Organizm ludzki w trakcie redukcji masy ciała jest podatny na choroby i nieco osłabiony, w związku z tym uważajcie. Ponadto pamiętajcie o właściwym wysypianiu się, ponieważ jest to bardzo ważne dla naszego zdrowia. Minimum to 6 godzin snu, optymalnie to 7 do 8 godzin. Pamiętajcie również o odpowiedniej suplementacji. Witamina C, D czy też magnez powinny zagościć w Waszym życiu, przynajmniej w okresie podwyższonego ryzyka zachorowania. Im silniejszy jest nasz organizm, tym mniejsze ryzyko tego, że zachorujemy na COVID-19, a nawet w przypadku, kiedy się to stanie, możemy przejść przez chorobę bardzo łagodnie, praktycznie jej nie odczuwając. Lepiej jest więc zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam wartościowej porcji wiedzy i pozwoliło Wam na spojrzenie z większym dystansem na to, co się aktualnie dzieje na świecie. Na sam koniec mam do Was prośbę. Udostępnijcie to wideo swoim znajomym po to, by jak najwięcej osób mogło otrzymać właściwą porcję wiedzy na temat koronawirusa. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.